Cześć, witam, dzień dobry, tu silverstacker.pl, kanał Srebro dla Zuchwałych, czyli Silver Stacking po polsku. Na zbieranie srebra czy złota fizycznego decydujemy się z różnych powodów i z różnymi założeniami. Do mnie najbardziej przemawia długoterminowe gromadzenie, by wykorzystać metale szlachetne jako mój dodatek do emerytury. Jakie jest więc moje wyobrażenie na korzystanie z tych oszczędności, gdy przyjdzie odpowiedni czas? Zapraszam na odcinek. Witajcie. W tym odcinku SDZ-u mam dla Was nieco luźniejszy temat, ale oczywiście cały czas związany z metalami szlachetnymi. Tym razem zamiast mówić o gromadzeniu i powiększaniu naszego zbioru srebra czy złota fizycznego, chciałbym Wam przybliżyć moją wizję skorzystania ze zgromadzonego w ten sposób kapitału, gdy nadejdzie ten odpowiedni czas. Opowiem Wam o moim horyzoncie czasowym zbierania srebra, ile srebra planuję zebrać i w jaki sposób chciałbym z niego skorzystać. Powiem Wam też kilka słów o ewentualnych zagrożeniach i niewiadomych, które mogą pokrzyżować nasze plany. Oczywiście sposobów na budowanie zbioru srebra czy złota jest bardzo dużo. Możemy skupiać się na monetach bulionowych, gdzie najważniejsza jest przede wszystkim waga tego kruszcu. Możemy kupować srebrne monety obiegowe czy polskie, zagraniczne, z których korzystano w płaceniu w przeszłości, a obecnie dzięki zawartości kruszcu nadal są w kręgu zainteresowania dla wielu stakerów. Możemy, rzecz jasna, budować nasz zbiór monet kolekcjonerskich z wyższym czy też bardzo wysokim premium, licząc na wzrost tego właśnie premium w przyszłości. Z podobnymi kategoriami mamy do czynienia również i przy złocie, czyli możemy kupować monety bulionowe, monety premium, czy też właśnie takie monety historyczne, które kiedyś były w obiegu, albo na przykład kupować współczesne kopie tych monet, takie jak na przykład popularne suwereny, czy też austriackie dukaty. Pomysłów właśnie na taki zbiór mamy wiele. Możemy angażować się w większym lub mniejszym stopniu w poszczególną kategorię, albo na przykład pominąć którąś z nich, albo skupić się wyłącznie na jednej takiej kategorii. Nie inaczej jest z celem, który pchnął nas do tej formy inwestycji. Jedni liczą na szybkie zyski na przykład na monetach premium, bądź ogólnie na górkach notowań. Inni z kolei patrzą w dłuższej perspektywie czasowej, by zbiór srebra czy też złota pomógł nam zabezpieczyć przyszłość naszą lub też naszych dzieci w odpowiednim momencie, udostępniając dodatkowy kapitał. Oczywiście długi horyzont czasowy nie wyklucza szukania zysków na premium, czy też przy nagłych wzrostach notowań gdzieś tutaj robienie jakichś ruchów sprzedażowych, jeśli chodzi o nasze nadmiarowe srebro, ale głównie jesteśmy tutaj nastawieni na sukcesywne zwiększanie tego naszego staku i dokupowanie kolejnych uncji srebra do naszego zbioru. I ta grupa długodystansowców najbardziej do mnie przemawiała, gdy rozważałem oszczędzanie za pomocą właśnie metali szlachetnych. Na tych założeniach też oparta jest większość merytoryki tutaj srebra dla zuchwałych i filmów właśnie na tym kanale. W mojej ocenie regularne inwestowanie części nadwyżek budżetu domowego i budowanie zbioru przez przynajmniej kilkanaście lat może dać fajny kapitał na jesień życia, ze sporą dowolnością jego wykorzystania. Ale o tym, myślę, już doskonale wiecie, jeśli oglądaliście choć kilka moich filmów typowo dotyczących silver stackingu. Skąd w ogóle taki pomysł? Myślę, że jesteśmy świadomi, że obecne przepisy dotyczące emerytur pozostawiają wiele do życzenia. Co jakiś czas zmieniają się pomysły na emerytury dla obywateli wypłacane przez państwo, jednakże nadal nie ma pewności, czy jej wysokość pozwoli nam na spokojne życie na starość. Obawiam się, że niezależnie od przepisów, wysokość emerytur w danym czasie będzie po prostu zależeć od kondycji państwowych finansów, a nie faktycznie od zgromadzonych składek. Dlatego też wielu, i w tym ja, decyduje się na wzięcie sprawy w swoje ręce i gromadzenie środków na emeryturę niezależnie, na przykład pod postacią właśnie metali szlachetnych. Liczę, że zapewni mi to jakiś dodatkowy wpływ gotówki w tamtym czasie, a jeśli okaże się, że osiągnięta emerytura w pełni zaspokaja moje potrzeby,
to zgromadzony w ten sposób kapitał będę mógł przeznaczyć na inne cele. Kapitał ten może też być i zabezpieczeniem na wypadek nagłych potrzeb finansowych, jakie mogą mnie spotkać jeszcze zanim osiągnę wiek emerytalny. Więc wachlarz tutaj zastosowań mamy dość szeroki. Moje obecne założenie dotyczące zbioru fizycznych metali szlachetnych wygląda tak. Kupuję regularnie głównie srebro, ale przy sprzyjających warunkach również i złoto, z horyzontem 20-25 lat, by po tym okresie na emeryturze móc skorzystać ze zgromadzonego kapitału jako miesięczne dodatki do emerytury. Założyłem sobie plan zebrania 100 uncji srebra rocznie przez ten czas, choć bardziej jest to poziom orientacyjny niż taki warunek konieczny do spełnienia. Jak mówiłem już kiedyś, budowanie staku nie powinno obciążać naszej płynności finansowej, czy też zmuszać nas do zbytniego zaciskania pasa. Inwestować powinniśmy nadwyżki budżetu domowego, więc jeśli w którymś roku nie uda się osiągnąć lub przekroczyć tego założonego progu, to mówi się po prostu trudno. Około 100 uncji rocznie przez co przynajmniej 20 lat daje zakładane 2000 uncji srebra w okolicach mojej emerytury. Zakupione w tym okresie złoto również zalicza się do tej puli. Z przelicznikiem 1 uncja złota to 75 uncji srebra, czyli mniej więcej takie średnie ratio, które mieliśmy w przeciągu ostatnich kilku lat. I myślę, że tutaj przynajmniej na tym etapie ten przelicznik będzie stosowany. W ten sposób na przykład 1250 uncji srebra i 10 uncji złota to również spełni założenie 2000 uncji po 20 latach. Jeśli ten poziom uda się osiągnąć wcześniej, a warunki nadal będą pozwalały mi na powiększanie tego staku, to oczywiście będę to robił nadal aż do osiągnięcia zakładanego wieku. Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale podejrzewam, że za 20 lat może to wyglądać zupełnie inaczej, albo mniej, albo więcej. Wszystko będzie zależało od tych różnych aspektów, które będą określały ten próg. Kolejnym moim założeniem jest uwalnianie tego zgromadzonego zbioru srebra już na emeryturze. Obecnie wyliczenia GUS-u co do średniego dalszego trwania życia mówią, że po osiągnięciu 65 roku życia średnio mamy jeszcze około 200 miesięcy życia przed sobą, czyli ponad 16 lat. Ja jednak w swoich założeniach przyjąłem 10 lat na wyliczenie, z ilu uncji miesięcznie mogę skorzystać na emeryturze. Na szczęście robi nam się tutaj bardzo prosta matematyka i otrzymujemy 200 uncji srebra rocznie, czyli około 16,5 uncji miesięcznie. I tak wyglądają główne, mocno teoretyczne założenia i to chciałbym tutaj podkreślić w tym momencie. Nim jednak przejdę do dalszych wyliczeń, to chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze dwie kwestie, czyli co i jak będziemy sprzedawać. Pamiętajmy o tym, że mówimy o emerycie w wieku 60-70 lat, mniej więcej w tym przedziale, który chce przez wiele lat sprzedawać srebro i złoto, by dokładać sobie do miesięcznego budżetu. Jeśli będziemy mogli w tym okresie skorzystać z pomocy kogoś młodszego z rodziny, to wiele nam spraw mamy ułatwionych, ale załóżmy w tym momencie, że wszystko i tak będzie na naszej głowie. Po pierwsze więc kwestie bezpieczeństwa transakcji oraz dostępności do niektórych rozwiązań, które w tamtym okresie mogą nam umożliwiać właśnie handel. W mojej ocenie to może być największą przeszkodą, by samemu swobodnie korzystać z rynku wtórnego i zawierać tam transakcje. Jeśli będą dostępne oczywiście platformy sprzedażowe, które umożliwiają bezpieczny handel, tak handel online, który mamy w tej chwili na rynku wtórnym, bądź też inne portale ogłoszeniowe, to przez jakiś czas jeszcze będzie można z nich skorzystać. Jednak obawiam się, że im będziemy starsi, tym w pewnym momencie może zostać nam jedynie skup u dealerów, by przeprowadzić taką transakcję bezpiecznie dla nas. Odrębną kwestią jest też to, jak często będziemy chcieli przeprowadzać takie transakcje. Sprzedaż comiesięczna 16 uncji może na dłuższą metę być nieco uciążliwa, więc być może bardziej wygodna byłaby sprzedaż od 2 do 4 razy w ciągu roku, po prostu większej ilości kruszcu, a pozyskane środki miałyby nam wtedy starczyć na dłuższy okres czasu i przechowywalibyśmy już gotówkę po prostu na swoim koncie. Tutaj zapewne wiele będzie zależało od naszych możliwości i dostępności, na przykład właśnie do dealerów,
więc trudno już teraz zakładać, jaki scenariusz będzie dla nas najlepszy. Na początku mówiłem o rodzaju srebra, jaki może znajdować się w naszym zbiorze. Więc kolejną kwestią jest to, jakie monety sprzedamy szybko i korzystnie. Mimo że trudno teraz zgadywać, w którą stronę pójdzie rynek, jakie będą tutaj preferencje, tak w mojej opinii nadal to będą popularne, rozpoznawalne i chętnie kupowane walory, które łatwo będzie wycenić i znaleźć wielu potencjalnych kupujących. Podejrzewam więc, że bez dwóch zdań te warunki nadal spełniać będą monety właśnie bulionowe oraz popularne monety obiegowe, zarówno w kwestii srebra, jak i złota. Jeśli w naszym zbiorze będą monety premium, to pomijając te monety, które chcielibyśmy zostawić sobie na przykład do naszej kolekcji i nie planujemy się ich pozbywać, tak resztę w mojej ocenie lepiej będzie powoli zacząć sprzedawać i zamieniać to premium właśnie na popularny bulion albo na przykład właśnie na typowy junk silver, jeszcze zanim zakończy się ta faza gromadzenia staku i myślę, że nie możemy z tym czekać do samego końca. Na emeryturze zależeć nam będzie na dużej grupie odbiorców, łatwej wycenie i szybkiej transakcji, a myślę, że się zgodzicie, przy premium ten czas sprzedaży jest zdecydowanie dłuższy niż przy zwykłych bulionówkach. Zwłaszcza jeśli chcemy właśnie osiągnąć satysfakcjonującą nas cenę, rzecz jasna. W ten sposób mamy więcej czasu, więc by znaleźć potencjalnych nabywców, jeśli tą sprzedaż zaczniemy troszeczkę wcześniej. A jeśli uda nam się sprzedać takie monety z dodatkową premium, to możemy rzecz jasna kupić za to więcej bulionu i po prostu zwiększyć nasz stack. Niezależnie od tego, czy wybierzemy jakieś popularne monety bulionowe, czy też być może właśnie popularne monety obiegowe. Tutaj w tym przypadku zarówno nasze mapki, które są bardzo popularne i nie ma żadnego problemu, by oszacować, jaka jest wartość. Tak samo nawet te zagraniczne monety USA, czy jakaś Kanada, czy inne europejskie monety, które są dość popularne, które mają dużą zawartość srebra. Myślę, że takie właśnie monety będą zawsze chętnie kupowane przez stakerów. Na emeryturze po prostu możemy nie mieć tego komfortu, by czekać na kupca akceptującego naszą cenę właśnie przy monetach bulionowych, bo chcemy zapewnić sobie płynność i regularne wpływy ze sprzedaży srebra. Tak więc wydaje mi się, że najpóźniej te kilka lat przed końcem zbierania srebra powinniśmy zacząć rozgrzeszać się ze srebrem czy też ze złotem premium, by mieć ten czas tutaj, by sprzedać go w jak najbardziej korzystnie, zamieniając go właśnie na bardziej chodliwe srebro. Zostawianie tego na później lub sprzedaż monet premium już za pośrednictwem dealera może zmusić nas po prostu do zaakceptowania niższych cen za te monety. To samo właśnie dotyczy, myślę, że też i właśnie monet bulionowych, czy też na przykład egzotycznych, srebrnych monet obiegowych, które mogą być mniej lubiane przez aktualny rynek. Dzięki tej selekcji i jakiegoś takiego ujednoliceniu naszego zbioru właśnie bliżej emerytury powinno nam być łatwiej znaleźć kupców na nasze walory w późniejszym czasie. Wróćmy do liczb. Założyłem sobie, że przez 20 lat lub więcej, kupując średnio 8 uncji miesięcznie, czyli około 100 uncji rocznie, powinienem uzbierać co najmniej te 2000 uncje srebra, pamiętając tutaj cały czas o przeliczniku złota, który jak najbardziej również jest i będzie, myślę, częścią mojego zbioru. Zgromadzony zbiór będę mógł wydawać na emeryturze przez powiedzmy 10 lat, czyli średnio te 16 uncji w miesiącu, by w ten sposób podreperować swoje wpływy emerytalne. I teraz tak, dlaczego 20 lat? Ponieważ zacząłem gromadzić srebro dość późno, mając już prawie czwórkę z przodu tutaj na liczniku i po prostu na dłużej nie wystarczy mi tego czasu. Zostawiam też sobie taki margines błędu, gdyby przez dłuższy czas nie udawało się osiągnąć 100 uncji rocznie, gdyby były jakieś problemy z płynnością finansową albo byłyby jakieś dodatkowe obciążenia mojego budżetu i ten limit 100 uncji mógłby nie być osiągalny. Tak więc tutaj te, powiedzmy, te 5 lat jeszcze powyżej tej 20 zostawiam sobie właśnie taki margines błędu. Nie wykluczam też sytuacji, że być może zajdzie konieczność reperowania swoich finansów wcześniej w jakiejś nagłej sytuacji, na przykład
część tego zbioru będę musiał mimo wszystko sprzedać wcześniej, żeby właśnie tutaj wesprzeć się finansowo i po prostu te dodatkowe 5 lat daję sobie na to, żeby później, gdy już stanę bardziej stabilnie na nogi, mógłbym sobie tu uzupełnić te braki. Oczywiście, jeśli będzie możliwość zbierania srebra dłużej, to z pewnością tak zrobię, dzięki czemu będzie po prostu więcej metalu w zbiorze i ten przelicznik 16 uncji tutaj miesięcznie, kiedy będę mógł sobie wycofywać to srebro, po prostu będzie większy. A dlaczego tylko liczę 10 lat na emeryturze? Tak naprawdę jest to tylko taki szacunek. Wiele zależeć będzie, ile faktycznie będę potrzebował, by zapewnić sobie spokojne przeżycie z miesiąca na miesiąc. Jeśli nie będzie konieczności angażowania większych środków, to z pewnością ta pula starczy na dłużej. Po prostu nie będziemy wydawać 16 uncji, może 10 uncji wystarczy. Dzięki temu ten okres nam się tutaj wydłuży. A jeśli z kolei będzie na odwrót, to trzeba będzie po prostu sobie radzić i korzystać bardziej z tych zasobów i ten okres nam się skróci. Oczywiście super by było i oczywiście każdemu bardzo tego życzę, żeby taki stack finalnie nie był nam w ogóle potrzebny i można by było go wykorzystać w inny sposób niż zapewnienie sobie środków na przeżycie. Wsparcie dzieci czy też spełnienie jakichś swoich własnych marzeń z takiego właśnie zbioru byłoby rzecz jasna o wiele większą satysfakcją. No dobrze, ale czy też 16 uncji srebra miesięcznie lub przeliczając na złoto lekko więcej niż te 20 franków będzie robić nam jakąś różnicę? Można tylko gdybać, jaka będzie wycena tych kruszców za 20-25 lat, więc odnieśmy je do dzisiejszych wycen. Co prawda ostatnio mocno buja kursami metali szlachetnych, więc przyjmę jakąś taką średnią, którą mieliśmy jakieś 2-3 tygodnie temu, czyli cenę odkupu powiedzmy 110 zł za uncję srebra. Daje nam to kwotę przy tych 16 uncjach 1760 zł miesięcznego dodatku. Nawet jeśli policzymy znacznie niżej, czyli na przykład przewidując jakieś spadki i policzmy tylko 90 zł za uncję, otrzymujemy mimo wszystko 1440 zł. Obecnie taka kwota to prawie 3/4 najniższej krajowej i ponad 1/3 średniej krajowej za rok 2021, czyli wcale nie tak źle. Z pewnością myślę, że byłoby to dość odczuwalne w tym naszym budżecie. Oczywiście najpierw musimy mieć możliwość odkładania tych 8 uncji miesięcznie i to przez okres 20 lat, żeby osiągnąć taki wynik. I no, trzeba zdawać sobie sprawę, że być może dla części ludzi jest to spory wydatek, ale nawet odkładanie jednej czy dwóch uncji miesięcznie może spowodować to, że przed emeryturą możemy dysponować nawet monster boxem wypełnionym srebrem, a to zawsze jest jakiś kapitał do rozdysponowania na emeryturze. Jeśli decydujecie się na taką formę gromadzenia srebra, to oczywiście będziecie mieli własne założenia, ewentualne progi i plany co do skorzystania z tych środków na emeryturze, więc śmiało piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze wyobrażenie na realizację własnego planu na emeryturę. I na koniec jeszcze kilka mniej lub bardziej realnych zagrożeń dla tak długiego gromadzenia srebra, o których czasem słychać w różnych dyskusjach forumowych czy też w artykułach. Na pierwszy ogień idzie groźba wprowadzenia zakazu handlu metalami szlachetnymi, czy też ich konfiskata lub nakaz sprzedaży organom państwowym. Takie sytuacje oczywiście zdarzały się w przeszłości na świecie, choćby w USA w 1933 słynna akcja, gdzie nakazano obywatelom wymianę złotych monet po nominale, czyli nieco powyżej $20 za jedną uncję, a po pół roku mniej więcej podniesiono wycenę złota na $35 za uncję. W Polsce natomiast, wyobraźcie sobie, w 1950 roku również pojawiła się ustawa, która zakazywała obywatelom posiadanie m.in. złota czy walut obcych, a ich posiadaczom nakazywała szybką sprzedaż bankowi za pomocno zaniżonym kursie. W tego typu przypadkach głównie chodziło o ratowanie narodowych finansów, oczywiście kosztem obywateli. Mimo dotkliwych kar za niestosowanie się do przepisów, nakazy często spotykały się mimo to z oporem i brakiem oczekiwanego rezultatu. Szacuje się, że w USA w 1933 odzyskano raptem 20-30% złota, które znajdowało się wtedy w obiegu.
Oczywiście, że w każdej chwili jakiekolwiek państwo może wprowadzić ponownie takie zapisy, ale myślę, że jest mało prawdopodobne, by nagle cały świat zabronił handlu złotem, więc jakiś ten rynek zbytu gdzieś nam powinien nadal być dostępny. Ponadto, mimo tych nakazów czy zakazów, jest jeszcze kwestia możliwości kraju do realnego wyegzekwowania tych przepisów, co dobitnie pokazuje ilość odzyskanego złota w USA w 1933 roku. Innym aspektem, który przewija się ostatnio w komentarzach, jest planowanie wprowadzenia na świecie cyfrowego pieniądza banków centralnych i jego wpływu na nasze plany gromadzenia metali szlachetnych. Prawdę mówiąc, gdy widziałem tego typu komentarz, czy też pytanie wręcz do mnie w pierwszym momencie, to trudno mi było znaleźć tutaj powiązanie i ewentualne zagrożenia dla fizycznych metali szlachetnych, więc zacząłem troszeczkę bardziej kopać w tym temacie. Komentarz też nie za bardzo to wyjaśniał, więc być może się troszeczkę przestrzelę tutaj, jeśli chodzi o interpretację, i być może źle się domyślam, o co tutaj chodzi. Ale mam wrażenie, że tutaj głównym zagrożeniem może być ten ewentualny brak anonimowości transakcji wykonywanych przez taką walutę, czy też nawet możliwość ograniczenia towarów, jakie może za tą walutę będzie można kupić. Trzeba jednak pamiętać, że na ten moment to rozwiązanie jest dopiero w fazie badań przez kilka krajów. Reszta świata się troszeczkę tutaj patrzy, jeszcze zastanawia, czy będą chcieli iść w tą stronę. Prekursorem w tych badaniach są Chiny z ich specyficznym podejściem do wolności i prywatności obywateli, więc trudno z tego wyciągać teraz to jakieś wnioski i jak to będzie wyglądało. Z tego, co się mówi, z tego, co widziałem, to w tej bardziej cywilizowanej części świata nie ma na razie zapędów, by całkowicie wycofywać tą tradycyjną papierową walutę. I ponoć te systemy mogłyby funkcjonować równolegle, czyli waluta cyfrowa miałaby działać równocześnie z tymi pieniędzmi, które znamy dotychczas. Jest to chyba jednak zdecydowanie za wcześnie, by wyciągać tak daleko idące wnioski i opierać na nich nasze dzisiejsze decyzje finansowe. Do tego potrzebujemy więcej informacji i choćby jakiś oficjalny zarys funkcjonowania takich walut w przestrzeni publicznej. Nie martwił się bym jednak czymś takim już teraz i za bardzo przejmował, jak to wpłynie na możliwość zakupu i sprzedaży metali szlachetnych. I na sam koniec całkiem realny scenariusz, w którym w czasie budowania staku lub już na naszej emeryturze następuje spadek wyceny metali szlachetnych, co znacznie obniża nasz kapitał w nich zawarty. Trudno tutaj odpowiedzieć krótko na tę sytuację, bo spadek kursu może mieć wiele podłoży, a i sytuacja rynkowa również w tym przypadku jest bardzo istotna. Jeśli spadki miałyby wynikać z ogólnego zmniejszenia zainteresowania metalami szlachetnymi, to w mojej opinii nie stanie się to z dnia na dzień i możliwe, że byłby to proces długofalowy, który dałby nam czas na ewentualne kroki i zmianę zaangażowania w dany metal, bądź też na przykład tańsze zakupy i uśrednianie ceny w dół. Jeśli w staku znajduje się więcej metali różnego rodzaju, to zawsze możemy sprzedawać w danym momencie ten najwyżej notowany, licząc po prostu, że trend drugiego kruszcu w przyszłości się odwróci i będziemy mogli wrócić do niego i również korzystać z tych zasobów. Pamiętajmy też, że metale szlachetne to jeden z możliwych instrumentów do inwestowania czy oszczędzania, ale niekoniecznie jedyny słuszny. Dlatego też w jakichkolwiek inwestycjach tak ważna jest dywersyfikacja, która właśnie w takich sytuacjach daje nam możliwość osiągnięcia zysków na jednych instrumentach w przypadku, gdy inne w danym momencie nie gwarantują oczekiwanych rezultatów. Bez tego możemy być zmuszeni do wychodzenia z danej inwestycji w nieodpowiednim momencie, akceptując ewentualną stratę bądź właśnie niesatysfakcjonujący nas zwrot z inwestycji. Niezależnie też o jakich inwestycjach mówimy, dobrze jest monitorować rynek. Dotyczy to także trendów i upodobań kupujących srebro i złoto, o których właśnie mówiłem wcześniej. W przypadku więc większego zainteresowania inną formą srebra możemy dzięki temu dostosować nasze zakupy do rynku wtórnego, z którego po prostu będziemy korzystać za te kilka czy kilkanaście lat. I najważniejsze,
Każdy nasz plan, każdy scenariusz, za którym podążamy, nie bójmy się modyfikować, jeśli uważamy, że jest to konieczne. Z czasem zdobywamy większe doświadczenie, pojawiają się nowe sytuacje, czy też upodobania rynków, więc nie byłoby logiczne, gdybyśmy na nie nie reagowali i nie chronili w ten sposób naszego kapitału. Jeśli w którymś momencie okaże się, że jest lepsze rozwiązanie albo szanse na osiągnięcie oczekiwanego celu coraz bardziej maleją, śmiało reagujcie i dostosowujcie się do nowej sytuacji. Róbcie to jednak z chłodną głową i po dobrze przeprowadzonej analizie, bo jak wiemy, pośpiech i pochopne decyzje nie sprzyjają dobrym decyzjom. To wszystko, co na dzisiaj mam przygotowane w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was nie wynudziłem i dobrnęliście do końca odcinka. Zapraszam oczywiście do komentowania, przedstawienia wad i zalet tego rozwiązania oraz oczywiście Waszych pomysłów na korzystanie ze zbioru srebra, które gromadzimy. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja wizja. Możecie mieć inną, więc jak najbardziej zachęcam do dyskusji. A te moje tutaj dywagacje po prostu potraktujcie jako jedną z wielu opinii. Jeśli odcinek się Wam podobał, to oczywiście kliknijcie lajka. Będę Wam ogromnie wdzięczny za to. A jeśli jesteście tu od niedawna, to zostawcie subskrypcję, aby nie przegapić nowych odcinków. A za dziś bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku SDZ-u. Trzymajcie się. Cześć.